Drodzy Państwo, po raz kolejny w miejscowości Ciebłowice Duże obchodzone jest Święto Ciebłowic. To już jest kilkuletnia tradycja, że mieszkańcy tej społeczności właśnie Ciebłowic spotykają się tutaj z całymi rodzinami, spotykają się również w towarzystwie innych osób zaproszonych na to święto. Początek tego święta to przede wszystkim występy artystyczne i tutaj, tak jak dzisiaj widzieliśmy, wspaniały występ zespołu Ciebłowianie. Ten zespół jest nie tylko bardzo aktywny, ale to zespół wyjątkowy, który posiada różne grupy wiekowe. Prowadzony jest przez panią Katarzynę Małek. Bardzo pięknie dziękuję za to, że tak cudowny zespół działa na terenie powiatu tomaszowskiego i możemy się wszyscy cieszyć ich występami. W dniu dzisiejszym występują również artyści z Powiatowego Centrum Animacji Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim, działającym przy starostwie powiatowym. Bardzo nas to cieszy, że ci artyści, którzy tam się skupiają, mogą podzielić się swoim kunsztem artystycznym ze wszystkimi, którzy przybyli na to święto. Jak widzimy, jest bardzo wielu mieszkańców Ciebłowic, ale i nie tylko. Przyjechali również tutaj razem, żeby się bawić i przeżywać to święto, również mieszkańcy innych gmin, a także mieszkańcy Tomaszowa Mazowieckiego. Także życzymy wszystkim miłej zabawy. Witam serdecznie wszystkich mieszkańców naszej ukochanej wsi Ciebłowic Dużych oraz przybytych gości. Witamy bardzo serdecznie, a witają Państwa sołtys wsi Ciebłowice Duże, pan Stefan Bosiek. I radny naszej wsi gminy Tomaszów Mazowiecki, Czesław Milczarek. Witam Państwa bardzo serdecznie w imieniu zespołu pieśni i tańca Ciebłowianie. Jak ten czas szybko leci. Wydawałoby się, że tak niedawno zespół obchodził jubileusz 15-lecia działalności artystycznej, a tu już minął rok i spotykamy się znowu na naszym święcie Ciebłowic. Miło mi, że tak dużo gości przybyło na dzisiejszą uroczystość i że będą mogli oglądać nasz program artystyczny. Dzisiaj jak co roku obchodzimy nasze święto Ciebłowic i na tę uroczystość zespół Ciebłowianie przygotowuje zawsze swój program. W tym roku postanowiliśmy odwołać się do tradycji sobótkowej nocy. Mamy małe opóźnienie, jeśli chodzi o kalendarz obrzędowy, ale myślę, że to nie będzie miało wpływu na odbiór przez Państwa naszego przedstawienia. Noc świętojańska, inaczej Wigilia Świętego Jana, zwana sobótką, nocą kupały, kupalnocką, to słowiańskie święto związane z letnim przesileniem słońca, obchodzone w czasie najkrótszej nocy w roku. Kupalnocka obchodzona jest z 23 na 24 czerwca. Poświęcona jest przede wszystkim żywiołom wody i ognia, mającym oczyszczającą moc. To również święto miłości, płodności, słońca i księżyca. Wiążące się z nocą kupały zwyczaje i obrzędy słowiańskie miały zapewnić świętującym zdrowie i urodzaj. Rozpalano ogniska, w których palono zioła. W trakcie radosnych zabaw odbywały się różnego rodzaju wróżby i tańce. Dziewczęta puszczały w nurty rzek wianki z zapalonymi świeczkami. Jeśli wianek został wyłowiony przez kawalera, oznaczało to jej szybkie za mąż pójście. Jeśli płynął, dziewczyna nieprędko miała wyjść za mąż. Jeśli płonął, utonął lub zaplątał się w zaroślach, wróżyło to staropanieństwo. Opracowanie widowiska obrzędowego o sobótkach było dla mnie wielkim wyzwaniem, gdyż z przekazów dziadka, mamy czy ciotki nie pamiętałam opowieści o sobótkach w Ciebłowicach. Nawet starsi członkowie zespołu nie pamiętali, żeby je tu gremialnie obchodzono. Sięgnęłam więc po książkę Krystyny Wieczorek, Młyn na Stawkach. I w większości w oparciu o tę pozycję opracowałam widowisko obrzędowe zatytułowane Hej sobótka, sobótka, które za chwilę obejrzymy.
Do słów, które znalazłam w książce, dopasowałam ludowe melodie. Myślę, że taki spektakl jest potrzebny, gdyż będziecie Państwo mogli zobaczyć, jak dawniej obchodzono to święto. Jakie były przygotowania, skoki przez ognisko, puszczanie wianków, tańce. Przed Państwem zespół pieśni i tańca Ciebłowianie w widowisku obrzędowym Hej Sobótka, Sobótka. Życzę prawdziwych wzruszeń w czasie oglądania przedstawienia. Dziękuję. Marysiu, Marysiu, a nie widz, gdzie to się podziała nasa Kasia? No wcale jej od rana nie widzę. Ano nie wiem. Przepadła gdzieś od samego rana i wcale nie wiem, gdzie ona poszła. O, patrz ta, znalazła się zguba. Dziecko ty moje, gdzieś ty się od rana podziwała? Aj, no nie budziłam cię, ciociu, bo tak smacznie spałaś. Ale ja wcale spać nie mogłam. I do dnia poleciałam do lasu. I zobaczcie, co przyniosłam. Ładna Boga! Dziecko, czy ty w nocy je zbierałaś, czy już dzisiaj rano? Ładna Boga, jakie piękne, no ładna Boga! A może to są grzyby zaczarowane, ale piękne i zdrowe. Aż się proszę, żeby zrobić z nich sos na kwaśne śmietanie do kartofli. Nie będzie pochwalony. Na wieki wieków. A co u was tak gwarno od samego rana? A, ho, kochane, zobacz ta, jakich to pięknych grzybów nazbierała nasa Kasia. Zobacz ta, o, jakie śliczne. O mój jejcie, jakie to piękne, jakie dorodne, no naprawdę. Ale ci się naprawdę poszczęściło, to może na wieczór tyś ci się poszczęści. O, a co to będzie dzisiaj na wieczór? Toż to dzisiaj 23 czerwca, Wigilia Świętego Jana. Wola Boga, jak ten czas szybko leci, patrz ta. To już 23 czerwiec. Dawniej to ludzie nazywali go Świętym Kupały. Tak, i wszyscy ten dzień obserwowali. I wróżyli, jako pogoda będzie w drugiej połowie roku. I wróżyli, jak dzień pogodny, to i pogodne będą żniwa. No, bo jak się Jan rozczuli, to się nie utuli, a szkole urszuli. Jak święty Jan wodę ochrzci, to się wreszcie młodzi będą mogli w rzece kąpać. Ha, już się Hery doczekać nie mogą. Ale ty nocy nikt nie zaśnie. Wszyscy przyjdą nad rzekę. Tak, bo ta noc jest najkrótszą, ale najpiękniejszą. Jakby zaczarowaną. Jak szłam tu do was, to spotkałam Józię z Zosią. Niesły tyle kwiatków i poszły do Werunki bić sobótkowe wionki. A nasza Kasia to już wczoraj na wionki kwiatków nazbierała. Tak, pójdę zaraz i owić wianki z koleżankami. Kasiu, a co to ty jesteś tak smutno? Przyjdzie, miły, przyjdzie i nabliży wieczora. Słyszycie? Już grajkowie grają sobótkowe melodie. Ciociu, zaśpiewajmy sobie jakąś piosenkę o Święcie Kupały. Dobrze, moje dziecko. Zaraz se zaśpiewamy. Na grzbiach, a ty na drodzie wolna.
Ale piękna ta piosenka, tak o prawdziwo i na czasie. A czy chłopcy też śpiewają piosenki przy ognisku? Pewnie, że śpiewają. Sama się o tym przekonasz, moje dziecko, jak nasi chłopcy potrafią się bawić i śpiewać piosenki. Ale jak Stach nie przyjdzie, to przecież sama nie pójdę. Jak nie przyjdzie? Jak nie przyjdzie, to obie pójdziemy do ogniska nad Pilicę. Nie ma mowy, żebyś w taką noc siedziała w domu. Jedyną i najwspanialszą noc. Trzeba ją uczcić. Jak nie przyjdzie, to się znajdzie kto inny, ale myślę, że Stach będzie na pewno. Kobity, zaśpiewajmy sobie jeszcze jaką piosenkę. Dawni to my śpiewali, jak Josewiła wionek zieluny. Szanowni Państwo, mam przyjemność być wraz z Państwem tutaj na wspaniałym święcie Ciebłowic. To jest niezwykła okoliczność. Jak Państwo słyszycie, grają teraz przeboje z lat, których Państwo nie pamiętacie, ale to są przeboje z okresu mojej młodości. One Way Ticket to jest jedna z pierwszych piosenek, jaką pamiętam, ale tutaj jest bardzo, bardzo wiele wspaniałych atrakcji. Wszyscy przedstawiciele zarówno Ciebłowic, jak i okolicznych samorządów są razem z nami i widać, że cała społeczność tutejsza wspaniale się bawi razem z dziećmi, razem z najmłodszymi. Obyśmy mogli naprawdę częściej tak dobrze odpoczywać po ciężkiej pracy i obyśmy mogli cieszyć się z rozwoju naszej ojczyzny. A ja serdecznie za możliwość goszczenia u Państwa dziękuję. Ponieważ wracam bezpośrednio ze spływu Pilicą, to muszę powiedzieć, że nawet ten spływ nie był tak znakomicie zorganizowany, jak właśnie to spotkanie, ta uroczystość, w której dzisiaj mam zaszczyt uczestniczyć. Rzeczywiście tutejsi samorządowcy robią to znakomicie. Bardzo dziękuję miejscowemu staroście, bardzo dziękuję miejscowej radzie, bardzo dziękuję wszystkim samorządowcom i wszystkim, którzy się przyczynili do tej wspaniałej naszej wspólnej zabawy. Młodsze chłopoki to już od rana powiązały koniom grzywy i łoguny bylicum, żeby czarownica kołtunem włosia nie potargała. A teraz to już poleciały nad Pilicę palić swoje małe kupałowe ognisko. Tak, a nasz Jasio, Staś i Józio to się tak wystroiły jak na wesele. Pewnie już mają jakieś dziełuszki na oku. Oj, wy moje kochane, tak my się tu rozgodały, a to trzeba szybko iść i szykować do koszyków. Jadło i picie do ogniska. Kościki, białe tulipany, gdzieżeś mój Stasiu, Stasiu mój kochany. Czyli żeglarze w zimie.
gdzie to moje kochanie? A coś ty taka smutna? Myślałam, że już nie przyjdziesz. Woli moje, woli, woli, wolanecki. Woli bocy, ściutki w wodzie pływają wionecki. Złapę se jednego wianeczka świżego, łoi będę go rozbirał aż do dnia białego. Puść mnie, bo mi wianek z głowy spadnie. Jo, złapałem sobie wioneczek pachnący i nie mogę go rozebrać, bo jest za kolący. Poczekam cierpliwie do swego wesela, złapę wianek niekolący z pachnącego ziela. Ale ci ślicznie, moja miła, w tym wianeczku. Idziemy nad Pilicę? No gdzie wy się podziwota? Przecie najwyższy czas iść nad wodę, nad Pilicę. Jesteśmy w Ciebłowicach koło Tomaszowa Mazowieckiego i właśnie tutaj odbywa się wspaniała impreza. Jest to bardzo ciekawy przykład inicjatywy obywatelskiej, społeczność Ciebłowic Małych i Dużych, wsparta przez gminę Tomaszów Mazowiecki i starostę Tomaszowskiego. Organizacyjnie zorganizowała festyn, imprezę plenerową. Słyszymy za moimi plecami występ młodzieży, piękny występ solowy wsparty gitarą akustyczną, ale był też wspaniały, bardzo ciekawy, interesujący występ zespołu pieśni i tańca Ciepłowianie, którzy pokazali rzeczywiście ciekawy przykład współczesnej wersji folkloru. Babciu, nas ochania płace i płace, a my też bymy chcieli iść nad rzekę. Jak dziecko uśpita, to se pójdzie ta na dumkę, zobaczyć jak dziuchy wyją wianki na sobótkowy wieczór. No.
Zatańcujmy se, Krakowioko. Ogromnym wrażeniem przyrody wokół pięknego miejsca w gminie, gdzie może odbyć się właśnie taki festyn, gdzie sołectwo Ciepłowice zorganizowało, a gmina oczywiście Tomaszów Mazowiecki pomaga. To ważne, że mieszkańcy się integrują, że mieszkańcy sami występują, sami są znakomitymi artystami, że mają tak wiele inspiracji. I potem zabawa. Wiemy, że są tutaj koła gospodyń wiejskich, a więc będzie można posmakować lokalnych potraw. To również bardzo ważne. Także rękodzieła. Znane mi są te rzeczy tutaj z powiatu tomaszowskiego, bo już niejednokrotnie gościłam w innych gminach i życzę Państwu dalej takiego zaangażowania i takiej pasji. Róbcie to. Radosne honieście, chłopcy chodzą po lesie, raźno podśpiewują, raźno podśpiewują, ognisko dziś szykują. Jest taki zwyczaj stały, że dziś on dzień kupały. Polumce ogniska, by przy nich panny ściskać. Wielkie ognisko płonie,
chodź miło dzisiaj do mnie. Przytul mnie do siebie, przytul mnie do siebie, tak bardzo kocham ciebie. Na sobórki zwijany, zwijałam cię.
Witam Państwa serdecznie na boisku sportowym w Ciebłowicach Dużych, miejscu, gdzie mieszkańcy urządzają swoje święto coroczne czy spotkania. Kilka dni temu byliśmy też w tym samym miejscu, ale w innym charakterze, ponieważ odbywały się tu zawody piłki siatkowej, plażowej. Było bardzo dużo uczestników, świetna organizacja. Bardzo się cieszę, że to wychodzi od samych mieszkańców, od tutaj ciągle coś tam wymyślają, organizują i to im dobrze wychodzi. Podobnie święto, sporo osób zaangażowanych, to już jest kilkanaście wydań tego święta. Bardzo ważną instytucją tu w tej miejscowości jest zespół pieśni i tańca, wokół którego się to wszystko obraca. Bardzo prężnie od 2 lat bodajże działa Stowarzyszenie Nowe Horyzonty, które się czynnie włącza we wszystkie organizacje. Ja myślę, że jest taki wiejski samograj, gdzie się rozumieją, gdzie się nawzajem uzupełniają i to bardzo cieszy, bo my wydajemy duże pieniądze na Fundusz Sołecki. To w tym roku to jest gdzieś w granicach 600 tysięcy złotych. To są duże pieniądze, ale dobrze wykorzystywane i to ważne. To nas cieszy i bardzo ja się osobiście cieszę, że ludzie są, że się bawią, że chcą przychodzić.
a usta całowały. Thank you.
wszystkim za uwagę. I nieustannie zapraszam do zespołu Ciebłowianie, żeby zasilać nasze szeregi, zarówno zespołu dziecięcego, jak i dorosłego. Zapraszam serdecznie i życzę dalej miłego popołudnia i wieczoru. Dziękuję bardzo. Dzisiaj nasza wspaniała wieś Ciebłowice Duże obchodzi swoje doroczne święto. Organizujemy to święto już od 2005 roku, kiedy to po raz pierwszy zespół Ciebłowianie, który mam zaszczyt prowadzić, zorganizował właśnie w tym pięknym, urokliwym miejscu święto swojej wsi i wystąpił, można powiedzieć, po raz pierwszy dla takiej szerokiej publiczności. Zespół nasz powstał w roku 2003. W ubiegłym roku obchodziliśmy jubileusz 15-lecia. Jest to zespół wielopokoleniowy. Dzieci mają 7, 8 do 10 lat. Natomiast dorośli, przekrój wieku dorosłego zespołu jest od 17 do 65 roku życia. Panie starsze śpiewają, zasilają nasz chórek, natomiast młodzież i osoby w średnim wieku tańczą. Mamy w repertuarze tańce opoczyńskie i tańce rzeszowskie. Co roku prezentujemy jakiś nowy program na swoim święcie, na święcie swojej wsi. Zwykle właśnie były to tańce, a w tym roku zorganizowaliśmy coś innego. Sięgnęliśmy po obrzęd sobótkowy. Wprawdzie jest troszeczkę później przedstawiany niż jest to w kalendarzu obrzędowym, ale myślę, że to może aż tak bardzo nie wpłynęło na odbiór dzisiejszego przedstawienia. Z przekazów moich przodków, mojego dziadka, mojej mamy, ciotki, słyszałam o weselu, o przyśpiewkach, jakie tam śpiewano, nawet niektóre też zespół prezentuje. Słyszałam o dożynkach, natomiast mało było w tym ich przekazie o sobótkach. I nawet członkowie zespołu też nie bardzo pamiętali, żeby im ktoś przekazywał te tradycje sobótkowe. Dlatego też miałam taki mały problem, żeby zrobić to przedstawienie, ale sięgnęłam po książkę pani Krystyny Wieczorek z Lubiaszowa. Książka jest zatytułowana Młyn na stawkach. Tam jest dokładnie opisany ten obrzęd sobótkowy. Zaczerpnęłam stamtąd teksty, zaczerpnęłam teksty piosenek też, do których dobrałam melodie ludowe i stworzyłam to przedstawienie, które dzisiaj zespół zaprezentował. Była to okazja pokazać tutaj naszej społeczności, jak to dawniej było na sobótkach, jak panny puszczały wianki, jak chłopcy skakali przez ognisko, jak dzieci nawet też angażowały się, jak podglądały, bo dzieci z dziecięcego zespołu także zaangażowałam i też miały swój udział w tym przedstawieniu. Także myślę, że jakąś taką rolę inną trochę odegraliśmy niż do tej pory, ale sądzę, że przedstawienie na pewno się spodobało. Zapraszam wszystkich Państwa do Ciebłowic na nasze święta, które właśnie organizujemy. Zwykle jest to pod koniec czerwca. Serdecznie teraz zapraszam do wysłuchania występu uczestników zajęć muzycznych przy Powiatowym Centrum Animacji Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim. Jako pierwszy wystąpi Wiktoria Bocianowska z utworem Let Her Go. Zapraszamy bardzo. And you let him go.
teraz już wcześniej przede mnie zapowiadana grupa senioralno-kabaretowa Dzierlatki z Powiatowego Centrum Animacji Społecznej. Zapraszam. Proszę, ale grupa zaśpiewali jedną piosenkę i zeszli ze sceny. Mam nadzieję, że jeszcze tu wrócą. Póki co pozwolę sobie przeczytać Państwu zawsze będący na czasie wiersz pod tytułem Jak ja się czuję, którego autorką jest nieżyjąca już Józefa Jucha, należąca do koła terenowego Polskiego Związku Niewidomych w Wadowicach, a nie jak mylnie przypisywano ten wiersz Wisławie Szymborskiej. Jak ja się czuję? Kiedy ktoś zapyta, jak ja się dziś czuję, grzecznie mu odpowiadam, że dobrze, dziękuję. To, że mam artretyzm, to jeszcze nie wszystko. Astma, serce mi dokucza, i mówię z zadyszką, puls słaby, krew w cholesterol bogata, lecz dobrze się czuję, jak na moje lata. Bez laseczki chodzić teraz już nie mogę, choć zawsze wybieram najłatwiejszą drogę. W nocy przez bezsenność bardzo się morduję, ale przyjdzie ranek i znów dobrze się czuję. Mam zawroty głowy, pamięć figle płata, lecz dobrze się czuję, jak na swoje lata. Z wierszyka mojego chodzi... Przepraszam. Z wierszyka mojego ten sens się wywodzi, że kiedy starość i niemoc nareszcie przychodzi, to lepiej się zgodzić ze strzykaniem kości i nie opowiadać o swojej starości. Zaciskając zęby, z tym losem się pogódź i wszystkich dookoła chorobami nie nudź. Powiadają, że starość okresem jest złotym i kiedy spać się kładę, zawsze myślę o tym. Uszy mam w pudełku, zęby w wodzie studzę, oczy na stoliku, zanim się obudzę. Jeszcze przed zaśnięciem ta myśl mnie nurtuje, czy to wszystkie są części, które się wyjmuje? Za czasów młodości, mówię bez przesady, łatwe były biegi, skłony i przysiady. W średnim wieku jeszcze tyle sił mi pozostało, żeby bez zmęczenia przetańczyć noc całą. A teraz, na starość, czasy się zmieniły. Spacerkiem do sklepu, z powrotem bez siły. Dobra rada dla tych, którzy się starzeją. Niech zacisną zęby i z życia się śmieją. Niech wstaną rano, części pozbierają. Niech rubrykę zgonów w prasie przeczytają. Jeśli ich nazwiska tam nie figurują, to znaczy,
że dobrze się czują i są zdrowi. Dziękuję. Mamo, ja nie chcę za mąż cyplasku i chcę oklasku w tłumie klejnotem pierwszym być. Mamo, ja nie chcę za mąż i co dzień być jak przychodzień, co musi udawać zamiast żyć. Mamo, pod naszą bramą koła se trąbruk, ja przed tobą klęknie umych stóp. Tato, za oknem lato, światu słodzi bzem, a on w bryków stany porwie mnie. Wniesie mój różowy powój w górę, wciąż się pnie. Migdałowy zapach ma i smak. Tulą się motyle, tulą, tulą, a ja nie. Bo mnie jest miłości ciągle brak. Mamo, ja nie chcę za mąż i zniosę. Mężów jak miotka je spotkać, skrzydla tą miłość chcę. Mamo, ja nie chcę za mąż cydrania, co barw kochania, gdy stuka pięściami w serce me. Mamo, pod naszą bramą koła se trąbruk, jak przed tobą klęknie umych stóp. Tato, za oknem lato, światu słodzi bzem, a on w ryku wdziesany porwie mnie. Wniesie mój różowy powój w górę, wciąż się pnie. Dzień dobry Państwu. Chcemy Wam opowiedzieć, jak to kiedyś bywało. Kobiety majtek nie miały, a mężczyźni, kobiety majtek nie miały, a spódnice na płocie wisiały. Mała pomyłka, przepraszam bardzo. Jak kobitka młoda była, na kolanach schody myła. Ja patrzyłem na jej łuda, to widziałem różne cuda. Brzegiem Pilicy i na bosaka z koszem bielizny szła dziewka taka i chociaż ona piersi nie miała, to z całym wdziękiem koszulę prała. Oj, wystrugaj mi łyżeczkę, dam ci za to poduszeczkę. Oj, dałbym ci jeszcze wiele, pokaż pieprzyk na swym ciele. Ej, hola, a gdzie my tu z tymi butelkami? To produkt lokalny z Kochanowa. Ależ tu nie można z kochanówką. Tu się pije cytrynówkę. Tak? A jak pan radny dzisiaj nas MZ-ką wiózł do Ciepłowic, to nie widział buteleczek. I jeszcze pozwolił pasażerów poczęstować. Akurat koń by się uśmiał. Tak, a jak pan sołtys nas bryczką tutaj podwoził, to na kolanka jeszcze zerkał. I buteleczek nie widział. Nie widział, nie widział. Tak, naprawdę?
A teraz niespodzianka. Proszę Państwa, serdecznie powitajmy gromkimi brawami Marylę Rodowicz w piosence Ech Mała. Ostrzyż sobie smak, tata z piwkiem sobie leżąc mówi tak, ech mała, nie szalej, bo masz 16 lat, za wcześnie na bale, na kluby przyjdzie czas, ty się nie baw zapałkami, bo cię sparzy żar, sieć w chałupie wieczorami, kiedy kusi bal. Lat 20 parę, a twój mąż pocztówki zbiera albo znaczki. Czasem przyśni ci się knajpa czy kabaret z jakimś tangiem argentyńskim po kolacji. Gdy na mały koniak z kawą chcesz się wyrwać vis-a-vis, mąż którego łamie w stawach znad gazety powieści. Nie szalej, bo masz 50 lat, za późno na pale, co miał, to dał ci świat. Ty się nie baw zapałkami, bo cię sparzy żar, siedź w chałupie wieczorami, kiedy kusi bal. Mała, nie szalej, sprzątaj do twój bierz, takie życie ma. Śmieszek dobrotliwy masz na twarzy, nad sernikiem, konfiturą, nad robótką. Kiedy ci się już kompletnie nic nie marzy, tylko gdy zapachnie różą, nagle ci się wyda, że pan Wozia tam na górze cicho szepnął ci: ole, ech mała, poszalej, masz 80 lat, coś zapal i nalej, tak mało dał ci świat. Baw się wreszcie z nabąkami, niech cię sparzy żar, nie siedź w domu wieczorami, kiedy kusi bal. Ech mała, poszalej, garściami bierz co chcesz, takie życie mała, takie jest, takie życie mała. A teraz, kochani, powitajmy pełne wigoru, szczęśliwe, prawdziwe, polskie dziełuchy! Szalala, 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 la la la, 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 la
zakończenie jeszcze takie motto dla was, kochani. Pamiętajcie, że życie jest krótkie, więc łamcie zasady, wybaczajcie szybko, całujcie powoli, kochajcie szczerze, śmiejcie się bez opamiętania i nigdy nie żałujcie niczego, co wywołało uśmiech na waszej twarzy. I nigdy, ale to przenigdy, nie pozwólcie się przekonać, że na coś już jesteście za starzy. Wystąpiła przed państwem grupa kabaretowa Dzierlatki, działająca przy Powiatowym Centrum Animacji Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim. Ja bym chciała jeszcze podziękować państwu, żeście nas tutaj posłuchali, że klaskaliście, że wspólnie się z nami bawiliście. Nasza grupa senioralna jest bardzo młodą grupą. Jak widzicie, jest tutaj różnorodna grupa wiekowa. Występują babcie, wnuczki, mamy. Zapraszamy do nas, do Powiatowego Centrum Animacji Społecznej, do wspólnej zabawy, do tego, abyśmy razem uczyli się wspólnie bawić, cieszyć i myślę, że wszyscy ludzie mogą pozazdrościć naszym niesenioralnym seniorkom swojego wigoru, radości życia i optymizmu. Ranga naszego święta już się podnosi coraz wyżej. Przybył do nas minister, wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości, pan Antoni Macierewicz. Witam bardzo serdecznie i panie ministrze, proszę na scenę o zabranie głosu, bo, że tak powiem, część oficjalna się kończy. Dzień dobry państwu, witam serdecznie, bardzo mi miło, że mogę z państwa podczas tego wspaniałego święta Ciepłowic być razem z wami. To naprawdę wielki dla mnie zaszczyt, wielka radość. Widzę, że mniej więcej co najmniej 1/3 społeczności się tutaj zgromadziła. Będziecie się państwo bawili do samej nocy albo i dłużej. Liczę na to, że będzie nie mniej wspaniale niż jak było na spływie Pilicą, z którego właśnie do państwa docieram. Dlatego się trochę spóźniłem i dlatego jestem w takim sportowym stroju. Mam nadzieję, że wam to nie przeszkadza, bo nie ma piękniejszej rzeki niż Pilica, tak jak nie ma piękniejszej miejscowości niż Ciepłowice. Bardzo, bardzo serdecznie państwu gratuluję tego wspaniałego dzisiejszego dnia, tej wspaniałej uroczystości. No i bawimy się razem, bawimy się, dlatego że dzisiaj Polska rozwija się dobrze. Dzisiaj Polska rozwija się tak, że możemy poświęcić przynajmniej chwilę czasu na przyjemności, na odpoczynek po ciężkiej pracy i przed ciężką pracą. Raz jeszcze pozdrawiam państwa serdecznie. Dziękuję bardzo. Teraz poproszę o zabranie głosu wójta gminy Tomaszów Mazowiecki, pana Franciszka Szmigla. Dzień dobry państwu. Witam bardzo serdecznie wszystkich tutaj na boisku. Proszę państwa, cieszę się niezmiernie, że żyje to boisko, że ten teren żyje, bo jeszcze nie tak dawno, 6 dni temu w niedzielę, kończyła się ciekawa impreza pod tytułem Ciepłowice Cup w zawodach piłki plażowej. Dzisiaj jest Ciepłowic i bardzo dobrze, że ten teren jest tak świetnie wykorzystywany. Witam bardzo serdecznie wszystkich, którzy goszczą dzisiaj na tym terenie. Już tutaj nie będę z imienia i nazwiska wymieniał, bo pan radny wszystkich powitał. W związku z tym pozwólcie, że tylko ogólnie wszystkich przywitam. I w tych sprzyjających okolicznościach przyrody, jak mówił jeden z uczestników rejsu, dzisiaj mamy okazję się tu spotkać, pobawić, wykorzystać czas na relaks i bardzo się cieszę, że tak tłumnie tutaj przybyliście. Myślę, że każdy dla siebie coś tu znajdzie, że przede wszystkim dzieciaki i dorośli. I bardzo się jeszcze raz to powtórzę, cieszę, że jesteście, że razem będziemy ten czas spędzać.
miłego wieczoru. Jak tutaj mówił pan Antoni Macierewicz, może jeszcze dłużej niż tylko do nocy. Dziękuję bardzo. Proszę państwa, czy ktoś jeszcze z państwa by chciał zabrać głos? Pani Krystyno, zapraszam. Witam mieszkańców na tym corocznym spotkaniu. No, wiecie, że tutaj z przyjemnością zawsze zaglądam, tak ja, jak i myślę, że wszyscy radni. Serdecznie was tutaj wszystkich witam. No cóż, nie pozostaje nic innego, jak życzyć wszystkim tylko miłej zabawy, przyjemnie spędzonego czasu. Wszystkiego, wszystkiego dobrego państwu życzę. Dziękujemy pani przewodniczącej Rady Gminy, pani Krystynie Pierścińskiej. Czy ktoś z państwa jeszcze chciałby zabrać głos? Nie widzę, nie słyszę. Proszę państwa, to na tym chcieliśmy podziękować bardzo serdecznie wszystkim za przybycie. W tym momencie chciałbym podziękować również osobom, które się przyczyniły do zorganizowania tej imprezy, a więc Kołu Gospodyń Wiejskich przy pomocy Stowarzyszenia Nowe Horyzonty, Radzie Sołeckiej, ale też wielu, wielu ludzi, no nie powiem, że armii, ale duża ilość osób, która się przyczyniła do zorganizowania tego właśnie spotkania tutaj. Cieszymy się, że mamy pogodę, mamy tylu ludzi, no i że ranga naszego święta już sięga coraz wyżej. Swoją obecnością właśnie zaszczęścili nas parlamentarzyści z panem ministrem na czele, za to serdecznie dziękujemy. Dziękuję bardzo panu wójtowi gminy Tomaszów Mazowiecki, panu Franciszkowi Szmiglowi. Dziękuję wszystkim państwu. Życzymy bardzo udanej zabawy do tych późnych godzin. No i myślę, że do zobaczenia za rok. Prawda, panie sołtysie? Może jeszcze słów. Tak, i zapraszam na poczęstunek państwa i do miłej zabawy. Zapraszamy serdecznie. Chciałem tylko przypomnieć, że tylko u nas podobno wszystko jest za darmo, także proszę się częstować.